The Holy Roman Empire troszeczkę się pozmieniało. Najnowsze Dev Diary jest właśnie poświęcone Imperium Świętego Romana i zmian, jakie w nim zaszły. A tych jest naprawdę sporo, chociaż nie aż tyle, na ile liczyłem. To, co pierwsze się rzuca wam w oczy, to na pewno to, że zmienił się totalnie cały interfejs odpowiadający za Holy Roman Empire. Moim zdaniem jest on troszeczkę bardziej czytelny, jak i uporządkowany, więc ta zmiana jest jak najbardziej na plus. Co do nowych systemów, mechanik i zmian, no tutaj już trochę tego widać, prawda? Zacznijmy od samych reform i co możemy robić w tym naszym Holy Roman Empire. Same reformy teraz będą miały trzy drogi rozwoju. Pierwsza z tych dróg, tak zwana Common, jest wspólna dla obu kolejnych dwóch, gdzie mam do czynienia z decentralizacją, jak i centralizacją władzy w Holy Roman Empire. I tutaj niestety Paradox trochę odszedł od tego, co zapowiadał w swoich pierwszych Dev Diary, no ale o tym to już sobie podyskutujemy za chwilę. Ogólnie mamy 7 następujących reform Common w Imperium Romana. Po przeprowadzeniu 5 z nich będziemy mogli wybrać, czy chcemy następnie pójść drogą centralizacji czy decentralizacji władzy. I tutaj Paradox nie napisał, jak to ma przebiegać, czy my mamy wpływ na to, które z tych reform będą przeprowadzane i które będziemy chcieli tutaj robić te reformy, czy jest to zależne i powiązane z jakimiś innymi mechanikami. Niestety na ten moment Paradox tego nie wyjaśnił i nie widziałem, żeby w ogóle ten temat w komentarzach pod Dev Diary był poruszany. W ogóle nazw tych reform nie będę wam czytał, bo one są jakoś angielsko-niemieckie i zaraz mi powiecie, że ja tu nic nie ogarniam. Więc tak, lećmy sobie. Pierwsza reforma, Common, daje nam Imperial Ban, czyli możliwość odbijania ziemi w imperium, które nie mają kora albo znajdują się pod panowaniem obcych mocarstw. Druga reforma daje nam dodatkowego dyplomatę i dodatkowy punkt Diplomatic Reputation, a wszystkie imperialne prowincje dostają -2 do unrestu, co jest bardzo fajne do takich działań tutaj, zarówno dyplomatycznych, jak i stabilności w kraju. Trzecia reforma Common daje nam to, że koszty utrzymania prowincji są zmniejszone o 25%. Nieduży boost, ale zawsze coś. Czwarta reforma daje nam coś naprawdę ciekawego. Imperator dostaje pół taksa, pewnie to jest stosunek roczny, raczej nie miesięczny, za każde księstwo w Holy Roman Empire. Bardzo fajne to może być i bardzo potężna mechanika na przyszłość. I wszystkie księstwa dostają +1 Diplomatic Reputation. Piąta reforma zwiększa nam Imperial Authority zdobywane o 50%. Jest to super dużo. Oraz daje coś takiego, co się nazywa Perpetual Diet. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ale powoduje, że w danym jakimś tutaj Free City, wolnym mieście, które dostaje następujące modyfikatory, jak to należy przetłumaczyć na polski, nie wiem, miejsce zgromadzeń? Chyba tak. Miejsce zgromadzeń. Nie wiem, czy to się wiąże z jakimiś dodatkowymi eventami. Nie jest to w ogóle tutaj wspomniane w żaden sposób. I oprócz tego, co widzicie na tym screenie, że jeżeli przeciwnik zdobędzie, znaczy Imperium spoza Hres zdobędzie tą prowincję, to dostajemy dużą karę do Imperial Authority. I jest to jedna z tych reform, które będzie trzeba wprowadzić, jeżeli będziemy mówili o ścieżce następnie decentralizacji oraz centralizacji. Jedna z ciekawszych reform, czyli szósta, jest taka, że będziemy mieli tańszych najemników dla członków Holy Roman Empire oraz chyba to, na co wszyscy czekali, czyli wyłączenie wojen wewnętrznych w Holy Roman Empire. Powiem szczerze, za pierwszym razem, jak to czytałem, to jakoś totalnie to przegapiłem, ale bardzo fajna reforma i bardzo mi się podoba. I tak jak mówiłem, przeprowadzenie 5 z tych reform, gdzie nie wiem, czy to jest jakaś kolejność wprowadzania tego, bo jeżeli tak, to ja wyłączam wojny w chrę od razu. No może nie od razu, to jeżeli jest tu jakaś kolejność, no to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. I tak jak mówiłem, 5 reform przeprowadzamy i możemy się zdecydować, czy chcemy pójść ścieżką centralizacji czy decentralizacji władzy. Ścieżka decentralizacji, bo ona jest totalną nowością, czymś nowym, co nie było wcześniej w tej grze. I niestety to nie jest to, na co liczyliśmy, że jest to ścieżka, która doprowadzi... I z tego, co pisał Paradox wcześniej, że ma być to ścieżka, w której właśnie mamy mieć dostęp do tego tak zwanego Hre Swarma. Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Który będzie atakował naszych przeciwników. Jest to ścieżka, która raczej kończy się tym, że mamy wieczną wojnę w
Holy Roman Empire albo wieczne, nie wiem, walczenie pomiędzy księstwami. Zobaczymy, jak to będzie, zwłaszcza, że nie wiem, kiedy możemy użyć tej poprzedniej reformy, która wyłącza wojny w chrę. No ale to wszystko zależy od tego, jak to będzie działało, ale niestety tutaj z tych opisów to nie wynika. Ale po kolei dostaniemy przez pierwszą reformę dodatkowe 3 miasta wolne, czyli łącznie będziemy mieli ich chyba 12 albo 15, bo też to nie jest jasne na ten moment, bo chyba bazowo liczba z 7 zostaje zwiększona do 12 wolnych miast i następnie jeszcze 3 kolejne dochodzą, więc chyba łącznie będzie 15. Kolejna reforma z decentralizacji. To jest dodatkowy manpower i to raczej też nasz cap będzie liczony tutaj. Za każde księstwo w Holy Roman Empire plus 100. Elektor dostaje plus 200. No i ogólnie szybkość poruszania się po terytorium chre zwiększone o 10%. Trzecia reforma, bardzo fajna dla tutaj naszego władcy. Będziemy mieli Imperial Authority zwiększone procentowo, im więcej mamy księstw chre. I jeden dodatkowy elektor, co pewnie od razu zauważyliście na tym screenie, że mamy 8 elektorów zamiast 7. Kolejna reforma to znowu boosty dla elektorów i dla wszystkich księstw. Elektorzy dostają tak samo tax income zwiększony za każde księstwo w chrę. I ostatnia reforma z decentralizacji. I tutaj ta reforma jest naprawdę ciekawa i też jestem ciekaw, czy to będziemy mogli wprowadzić już na samym początku, czy pod koniec, że dostajemy plus 500 manpowera za każde księstwo. Za każde księstwo w chrę, kiedy walczymy przeciwko jakimś imperialnym wrogom i tutaj akurat dostajemy taką akcję. Krieg, Reichskrieg, wybaczcie, ale mój niemiecko-polski, angielski jest do bani, więc na nie chce mi się tego czytać. To jest bardzo mocna decyzja dyplomatyczna, o której za chwilę sobie porozmawiamy. A teraz troszeczkę o centralizacji. I w zasadzie centralizacja to są wszystkie reformy, które pozostały z poprzedniej wersji Holy Roman Empire i tutaj drogę tą doskonale raczej znamy, ponieważ skupia się ona na tym, że dostajemy na przedostatniej reformie chrę Swarma i na ostatniej reformie tworzymy Holy Roman Empire Tag, czyli kraj, który się nazywa Holy Roman Empire Zjednoczony. I cała mechanika tutaj w zasadzie jest dokładnie taka sama, jak była poprzednio, a reformy wyglądają następująco. Ciekawie, nieciekawie, nieważne. Pierwsza reforma daje nam 10% zmniejszone koszty korów. Druga reforma zwiększona 25% Imperial Authority. Trzecia reforma polega na tym, że dostajemy znowu 25% Authority zwiększone i dziedziczona jest władza cesarza w chrę, czyli zawsze jeden kraj chyba dostaje na tej samej zasadzie, jak to było poprzednio. Czyli zawsze jest ten sam kraj jako władca chrę. I nasza ulubiona Revoke Privileges, która powoduje, że dostajemy upragnionego chrę Swarma, który leci nam podbić świat. I ostatnie Renovato Imperii, które powoduje, że tworzymy Roman Empire. Proste, proste, tu się nic nie zmienia i nie trzeba tego raczej więcej tłumaczyć. Jedną z fajniejszych opcji jest to, co właśnie mówiłem, Declare Reichskrieg, jakkolwiek się to nazywa. Jest to opcja dostępna właśnie dla drogi decentralizacji, w której będziemy mieli pewnie możliwość po prostu zarąbania się w chrę wewnętrznymi wojnami. Ale jest to decyzja polityczna, którą możemy podjąć za 25 punktów Imperial Authority i daje nam to Cassius Belli na jakiś kraj, w którym całe chre walczy przeciw temu krajowi, czyli nie dość, że boostujemy cały manpower, całe bogactwo chre poprzez decyzję, no to wysyłamy całą tą potęgę chre ruszam przeciwko jakiemuś innemu, konkretnemu krajowi. I tu jestem ciekawy, czy będzie to Cassius Belli, które polega na tym, że możemy zabrać prowincję, czy wypuszczamy tylko, czy osłabiamy naszego przeciwnika, czy odzyskujemy tylko imperialne prowincje. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, ale zobaczymy to w przyszłości, bo niestety Paradox też nic za ten temat nie mówi. I teraz jedna z kolejnych takich możliwości to jest imperialne Cassius Belli, które będzie polegało na to, że imperator może użyć Cassius Belli o przyłączenie do Holy Roman Empire, czyli teraz takie Shadow Kingdom powinno być chyba troszeczkę łatwiejsze, jeżeli dobrze kojarzę, bo już nie trzeba będzie teraz podbijać czyichś ziem i z automatu dodawać do chrę, no taką Wenecję sobie po prostu wcielimy do Holy Roman Empire.
Bardzo fajna decyzja i to mi się bardzo podoba, że zostanie stworzone takie Cassius Belli. Ogólnie zajęło parę zmian, które mają spowodować, że wewnątrz chrę nie będzie aż tak ciężko utrzymać tego wewnętrznego pokoju. Pierwsza i ważniejsza to jest oczywiście to, co mówiłem, czyli zwiększenie ilości wolnych miast do 12. Druga jest taka, że robienie claimów na prowincjach w Holy Roman Empire ma być o 50% droższe, ale kolejna i najważniejsza to jest to, jak działa Enforce spis wewnątrz Imperium. Już nie musimy mieć dobrych relacji z jakimś krajem, żeby wykorzystać tutaj decyzji Enforce spis wewnątrz Imperium. I myślę, że to też może być bardzo ciekawa droga do zapewnienia wewnętrznej niezmienności Imperium. Incydenty. Bardzo ważna rzecz, która się tutaj nam zmieniła. Ogólnie ma być ich aż 13. Mają być dostępne, tak jak tutaj widzicie, Imperial Diet, imperialne decyzje. I myślę, że to będzie przypominało troszeczkę system znany nam z tych incydentów w Japonii, gdzie poprzez eventy musimy doprowadzić do jakiejś konkretnej decyzji, które będą nadawały konkretne bonusy albo minusy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie tych incydentów będzie 13 i w jednym z nich jest na przykład Burgundian Succession Crisis, Duńska Rewolta, czyli Niderlandy. I to jest coś, co chcę zobaczyć, jak działa, i więc na pewno nie mogę się doczekać gry Austrią i jak sobie poradzić z tymi eventami. Dajcie znać, co myślicie na temat tych zmian w Holy Roman Empire. Czy wam się podobają, czy też na nie tak czekacie jak ja, i która droga centralizacji czy decentralizacji wam się bardziej podoba.